Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko, którym będzie trzecia część materiału na temat bitwy pod Grunwaldem. Omówimy dzisiaj m.in. przeprawę mostem na łodziach pod Czerwińskiem, czy też chorągwie mazowieckie i litewskie. Czerwca 1410 roku połączone siły polskie dotarły nad Wisłę naprzeciw Czerwińska. Dzień wcześniej, a więc 29 czerwca, do przeprawy przez rzekę Narew w okolicach Pułtuska dotarła armia litewska. Witold poprosił Jagiełłę o przysłanie chorągwi, które miałyby eskortować dalszy ich marsz do Czerwińska, na co król wyraził zgodę. Czerwińsk został wybrany na miejsce koncentracji sił z kilku powodów. Po pierwsze, wymarsz z niego zapewniał względnie szybki szlak do Malborka. Po drugie, był dobrym miejscem do połączenia polskich i litewskich sił. Po trzecie, trzymał krzyżaków w niepewności co do celu ataku, którym mogła być na przykład sąsiednia ziemia dobrzyńska. Plan zdawał się działać, bowiem 30 czerwca główne siły krzyżackie wciąż pozostawały przy brodach na Wiśle w okolicach Świecia. Tak jak mówiłem, polska armia była bardzo liczna. Według szacunków mogła liczyć do 20 tysięcy konnych, którzy wzięli potem udział w walkach, a także kilka tysięcy służby taborowej oraz wozów transportujących działa, amunicję i innego rodzaju ciężkie zaopatrzenie. W Czerwińsku nie było mostu. Sporą przeszkodą terenową była więc rzeka, licząca na wysokości tego grodu do 500 metrów szerokości. Przeprawa została jednak zawczasu zaplanowana i przygotowana. Prace ruszyły z początkiem 1410 roku, prawdopodobnie w lutym, kiedy to Władysław Jagiełło gościł na miejscu robót w Kozienicach. Miejsce to wybrano zapewne z powodu sąsiedztwa bogatej w drzewa Puszczy Radomskiej oraz położenia. Kozienice były bowiem najbliższym grodem w górę Wisły od Czerwińska, który nie leżał jeszcze na Lennie w Mazowszu. Ambitny projekt nadzorować miał starosta radomski Dobrogost Czarny z Odżywołu herbu Nałęcz, zaś wykonawcą był mistrz ciesielski imieniem Jarosław. Wkrótce drwale rozpoczęli intensywną wycinkę na terenach Puszczy Radomskiej. Następnie zaś rzesze rzemieślników ściągniętych sekretnie z innych części Polski zaczęły przetwarzać pozyskany w ten sposób materiał celem przygotowania tzw. mostu łyżwowego. Nie mamy dokładnych informacji na temat tego, jak dokładnie ten most wyglądał, jednak inne źródła z tego okresu, znaleziska archeologiczne oraz archeologia eksperymentalna, pozwoliły badaczom na wysunięcie kilku hipotez, jak mógł on wyglądać. Jego podstawą było około 150 płaskodennych łodzi zaopatrzonych w kotwice. Łodzi tych mogło być więcej lub mniej, w zależności od tego, jakiej były wielkości. Na nich montowano następnie belki nośne, do których to z kolei przybijano deski stanowiące pokład jednego przęsła. Aby zachować przygotowania w sekrecie przed krzyżackimi szpiegami, prace miały być prowadzone jednocześnie w kilku okolicznych miejscowościach. Do końca czerwca zostały one zakończone, zaś elementy mostu spławione w dół Wisły na wysokości Kozienic, co nastąpiło prawdopodobnie 27 czerwca. Most ten nazywa się łyżwowym, a nie pontonowym, z powodu zastosowania płaskodennych łodzi oraz z powodu sposobu dostarczenia elementów na miejsce. W moście pontonowym są one transportowane lądem. Po przebyciu Wisłą 150 km, flotylla łodzi oraz pomocniczych statków tratew i promów transportujących przęsła, narzędzia i rzemieślników dotarła do Czerwińska. Łodzie zakotwiczono wzdłuż przerzuconej pomiędzy brzegami liny bądź łańcucha, po czym zaczęto łączyć je belkami nośnymi. Następnie zamontowano na nich przęsła pokładu, które zapewne miały już przybite deski i wnoszone były w całości z lądu. Przeprawa była jednak wciąż bardzo niebezpieczna. Wypadek lub panika doprowadzić mogły do utonięć czy też utraty zaopatrzenia, zwłaszcza wobec olbrzymiej ilości przeprawiających się ludzi, zwierząt i wozów. Prawdopodobnie krawędzie mostu zabezpieczono drewnianymi odbojnicami. Z kolei dojście na most nadzorowane było przez grupę wybranych osobiście przez króla rycerzy. Aby naturalnie kierować ruchem, zbudowano także przy wjeździe drewniane kobylenie, a więc ścięte pienie, na których pozostawiono część gałęzi.
Montaż miał według Jana Długosza przebiec niezwykle sprawnie. Most Łyżwowy był gotowy w ciągu zaledwie pół dnia. Historykom wydaje się to jednak być mało prawdopodobne. Jednak pomimo tego zakończenie prac od wieczora 27 czerwca do 29 także byłoby bardzo imponujące. Będąca olbrzymim logistycznym wyzwaniem przeprawa rozpoczęła się 30 czerwca. Ulrich von Jungingen wiedział już od swych zwiadowców o przybyciu Polaków pod Czerwińsk oraz Litwinów nad Narew. Nie był jednak tym zaniepokojony. Miał on powiedzieć, iż cytuję, Litwini zatrzymali się nad Narwią, której nie śmieją przekroczyć. Zaś co do działań polskiej armii, że cytuję, król polski Władysław kręci się nad rzeką Wisłą, objeżdża ją i usiłuje się przez nią przeprawić, ale nie może. Zaś wielu jego ludzi, którzy szukali brodów, utonęło w falach. Przypomnijmy, iż Litwini czekali po prostu nad Narwią na eskortę polskich chorągwi, zaś co do Polaków, to mogli oni upozorować bezradne próby sforsowania rzeki, aby zwieść zwiadowców krzyżackich. Cytaty te pochodzą z kroniki Jana Długosza, a więc mogą nie być wiarygodne, niemniej uzasadniały one brak działań strony krzyżackiej. Ich siły wciąż pozostawały bowiem nad brodami w okolicach Świecia. Krzyżacy zapewne zdawali sobie sprawę z niechybnego połączenia polskich i litewskich sił gdzieś powyżej Płocka, jednak nie wiedzieli, czy to Polacy przekroczą rzekę, czy może Litwini. Atak mógł więc nastąpić albo po lewym brzegu Wisły, na Pomorze Gdańskie, gdzie czekali na nich krzyżacy, albo po prawej, celem odzyskania ziemi dobrzyńskiej i być może zaatakowania ziemi chełmińskiej i Pomezanii. Biorąc pod uwagę doniesienia zwiadowców, do połączenia polsko-litewskich sił mogło dojść nieprędko, a więc w ciągu kilku dni, jeżeli nie tygodni. Wojsko zakonne miało więc we własnym przeświadczeniu czas, zaś Świecie było logicznym miejscem koncentracji sił. Wykorzystując brud, mogło ono sprawnie zareagować na obydwa scenariusze. Krzyżacy prawdopodobnie zdawali sobie także sprawę ze zbieranego przez Polaków w ostatnich miesiącach drewna, jednak nie wiedzieli o montowanym pod Czerwińskiem moście. Ulrich von Jungingen wysłał jednak do Polaków posła, którym był będący na usługach króla węgierskiego polski rycerz Dobiesław Skoraczewski. Jeszcze 30 czerwca był on naocznym świadkiem przeprawy, jednak po powrocie do Torunia wielki mistrz wyśmiał jego doniesienia, mówiąc, że Jagiełło to być może buduje sobie mosty w powietrzu. Gdy rycerz upierał się przy swoim, Ulrich odpowiedział, cytuję, iż ten jako Polak ocenia fakty stronniczo i wynosi ponad słuszną miarę i potęgę sprawy swego pana. Polacy mieli więc wciąż element zaskoczenia. Najpewniej jeszcze 30 czerwca w miejsce koncentracji polskich sił przybyły chorągwie lenników mazowieckich. Na czele własnej chorągwi stawił się osobiście książę Mazowsza Czersko-Warszawskiego Janusz Starszy, który był wiernym wasalem polskiego króla. Postawa jego brata, Siemowita IV, nie była jednak zawsze jednoznaczna. Przypomnijmy, że podobnie jak Jagiełło, książę płocki rywalizował swego czasu o polski tron i rękę Jadwigi. Miał też bardzo dobre stosunki z krzyżakami, którym niejednokrotnie zastawiał swoje ziemie. Niemniej, być może z powodu politycznych kalkulacji, przysłał on na wezwanie swe wojska. Na czele dwóch chorągwi przybył jednak jego nastoletni syn, także Siemowit, zaś sam książę postanowił pozostać w Płocku. Siemowit młodszy nie dowodził tymi chorągwiami i, jak mówiłem wcześniej, wszedł do chorągwi nadwornej. Uzbrojenie mazowieckich rycerzy i pocztowych było podobne do tych z ziem koronnych, lecz były pewne różnice. Mazowsze było bowiem od wieków pod silnymi wpływami Prus i Litwy, stąd też widzimy tu niektóre elementy uzbrojenia bałtyjskiego. Zamiast tarcz trójkątnych używali oni często prostokątnych tarcz z biegnącym pionowo wybrzuszeniem, a więc tzw. pawęży, w tym przypadku mniejszych pawęży jeździeckich. Popularne były też kapaliny o wysokim dzwonie, widoczne na pieczęciach mazowieckich książąt, zwłaszcza w XIV wieku. Ochronę zapewniać mogły także czasem pancerze lamelkowe, choć z początkiem XV wieku musiało to być już raczej rzadkością. Co do wyglądu sztandarów, to u księcia płockiego widniał biały, niekoronowany orzeł piastowski na czerwonym polu. Z kolei u księcia Janusza Starszego także był to orzeł na czerwonym polu, jednak przedstawiony na szachownicy razem z czerwonym smokiem na polu białym.
Smok był symbolem Piastów Czerskich, użyty po raz pierwszy przez księcia Trojdena I na początku XIV wieku. Przeprawa przez Wisłę naprzeciw Czerwińska została przeprowadzona bardzo szybko, bo już do wieczora 2 lipca. Tego samego dnia most łyżwowy został rozmontowany i spławiony w dół rzeki do Płocka. Tam czekać miał na koniec wojny, po którym pozwoliłby na ponowną przeprawę powracającym zbrojnym. Ponadto do tego czasu pod Czerwińsk dotarła armia Witolda. Siły polsko-litewskie zostały więc tym samym połączone. Kolejny element ustalonego wcześniej planu kampanii zakładał marsz na północ w kierunku Malborka, celem sprowokowania Krzyżaków do bitwy. Na drodze była jednak jeszcze jedna przeszkoda terenowa w postaci rzeki Drwęcy. Była ona oczywiście dużo mniejsza niż Wisła, jednak biorąc pod uwagę ogrom zbrojnych oraz taboru, dowództwo nie zamierzało przekraczać jej w dowolnym miejscu. To byłoby logistycznym koszmarem, zaś długi czas takiej przeprawy naraziłby Polaków i Litwinów na atak krzyżacki oraz starcie w niesprzyjających warunkach. Kolejnym celem było więc miasteczko Kurzętnik, przy którym znajdował się brud przez Drwęce. Co ciekawe, tego samego dnia, a więc 2 lipca, do Kurzętnik zawitał Ulryk von Jungingen. Wielki mistrz prawdopodobnie wciąż nie wierzył w fakt sprawnej przeprawy Polaków przez Wisłę, bowiem główna armia krzyżacka wciąż pozostawała pod świeciem. Niemniej nakazał on dodatkowe ufortyfikowanie przeprawy w Kurzętnikach. Rankiem 3 lipca siły polsko-litewskie rozpoczęły wymarsz na północ. Blisko 30 tysięcy konnych zbrojnych oraz tysiące służby taborowej i wozów musiało ciągnąć się w kolumnie o długości dziesiątków kilometrów. Niemniej tempo było przyzwoite. Z końcem dnia rozbito obóz nieopodal wsi Żochowo, która leżała już na terenie księstwa płockiego. Kolejnego dnia, a więc 4 lipca, mijało przedłużone zawieszenie broni, zaś 5 armia dotarła do wsi Jerzewo, nieopodal rzeki Wkry. Ziemie na jej drugim brzegu, zwane Zawkrzem, formalnie także należały do księstwa płockiego, jednak polski wasal zastawił je w 1407 roku krzyżakom. Kraina ta była więc do czasu spłaty pożyczki pod kontrolą zakonu. Choć zamieszkana była przez Polaków, to zmierzające na północ wojska dokonały jej złupienia, najpewniej z rozkazu samego Jagiełły. Pobudką do tego mogła być chęć zaszkodzenia krzyżakom, dania do myślenia Siemowitowi IV, bądź też poprawy morale jego ludziom. Przypomnijmy, że motywacją dla wielu z nich mogła być chęć zdobycia łupów. Także 5 lipca do polsko-litewskiego obozu przybyli z Torunia posłowie węgierscy, ze Ściborem ze Ściborzyc na czele. Ten potężny arystokrata i najbliższy współpracownik Zygmunta Luksemburczyka był co ciekawe Polakiem. Raz jeszcze zaoferował on polskiemu królowi przedłużenie rozejmu i węgierski arbitraż. Jagiełło odpowiedział im, iż rozważy tą propozycję i da odpowiedź kolejnego dnia. Niewykluczone, że gra na zwłokę miała na celu przedłużenie elementu zaskoczenia. Po powrocie do Torunia posłowie zapewne poinformowaliby wielkiego mistrza o pozycji i kierunku marszu koalicjantów. 6 lipca król dał im odpowiedź. Jagiełło pozostawał otwarty na możliwość pokoju, jednak postawił warunek – natychmiastowy zwrot żmudzi Litwie oraz ziemi dobrzyńskiej Polsce. Prawdopodobnie ze względów wizerunkowych nie chciał on odrzucać propozycji arbitrażu, jednak z drugiej strony pewny był, iż krzyżacy odrzucą te warunki. Organizacja wyprawy na tak dużą skalę była sporym wysiłkiem i dokonaniem, wobec czego trudno sobie wyobrazić, aby zadowoliło go zachowanie status quo. Posłowie przyjęli tą odpowiedź, jednak zanim polski król ich odprawił, stanęli oni u jego boku, aby obejrzeć próbny alarm, reorganizację oraz przegląd chorągwi litewskich. Ruch ten był zapewne kalkulowanym pokazem siły i potęgi zgromadzonych przez króla wojsk. Niestety na temat wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wiemy dużo mniej, a to z racji zdawkowego tylko ich opisu w kronice Jana Długosza.
Według szacunków liczyły one około 11 tysięcy konnych wojowników, a więc dużo mniej niż 20 tysięcy wojsk Jagiełły. Także i tutaj nie było dedykowanych oddziałów piechoty. Najpewniej także i w tym przypadku na wezwanie przybywał ekwiwalent zachodniej kopii, a więc ciężej uzbrojony wojownik lub bojar w towarzystwie lżej uzbrojonej służby. Wiemy także, że siły litewskie zostały podzielone na 40 chorągwi, a właściwie w tym przypadku 39, jeżeli nie uwzględnimy chorągwi Zygmunta Korybutowicza. Ponieważ według szacunków siły litewskie były niemal o połowę mniej liczne niż polskie, to chorągwie te także musiały być o połowę mniejsze. Fakt, iż zostały one na nie podzielone, sugeruje jednak, że taktycznie i organizacyjnie Litwini mogli nie odbiegać znacząco od wojsk krzyżackich czy polskich. Być może także i oni stosowali szyk kolumnowo-klinowy. Większość chorągwi miała charakter ziemski. Spójrzmy więc na początek na chorągwie z rdzennie litewskich ziem, gdzie dominowała lub duży udział miała ludność bałtyjska. Były to chorągwie trocka, wileńska, grudzieńska, kowieńska, licka, miednicka i nowogródzka. Według Długosza w armii Witolda występowały tylko dwa typy sztandarów. Widniał na nich albo osobisty symbol Witolda, a więc tzw. słupy Giedymina, albo pogoń, przedstawiona w rozmaitych barwach. W skład pokazanych tu chorągwi wchodzili głównie Litwini i Żmudzini, którzy nie walczyli pod własną, osobną chorągwią, mogło być też nieco Rusinów. Jeden z mitów na temat bitwy pod Grunwaldem głosi, iż Litwini byli bardzo słabo uzbrojeni i zacofani, co można było na przykład zauważyć w filmie Krzyżacy z 1960 roku. Z racji położenia geograficznego oraz licznych kampanii na terenach Rusi i stepu, uzbrojenie to było inne, jednak niekoniecznie gorsze. W końcu nawet Krzyżacy przejęli niektóre elementy bałtyjskiego oręża. Poza tym Litwini i Żmudzini byli niemal od 200 lat w ciągłym stanie wojny z zakonem, wobec czego mogło działać to w drugą stronę. A więc oni także mogli przejmować niektóre elementy uzbrojenia zachodniego. Ciężej uzbrojonym wojownikom ochronę zapewniała głównie kolczuga lub pancerze lamelkowe, rzadziej zbroje typu płaty lub płytowe napierśniki. Popularnymi hełmami były szyszaki z doczepianymi czepcami kolczymi, bądź też kapaliny o wysokim dzwonie. Najpopularniejszym typem tarczy były zaś pawęże jeździeckie. Zamiast zachodniej kopii, Litwini preferowali lżejsze włócznie zwane sulicami. Jeżeli chodzi zaś o uzbrojenie strzelców, to zamiast kusz częściej pojawiały się łuki. Widzimy więc, że chorągwie te były uzbrojone nieco lżej niż Polacy czy Krzyżacy. Powodem nie było jednak zacofanie, lecz warunki walki na terenach Europy Wschodniej. Taktyka szarży ciężkozbrojnej konnicy zwyczajnie nie sprawdzała się podczas walk z Rusinami czy Tatarami. Ponieważ u Litwinów nie wykształcił się jeszcze stan rycerski, nie widzimy tutaj także indywidualnych herbów na tarczach czy tunikach. 10 chorągwi wystawił osobiście wielki książę litewski Witold. Widniał na nich symbol zwany potem kolumnami bądź słupami Giedymina, przedstawiony w kolorze złotym lub białym na czerwonym polu. Według Długosza Witold używał tego symbolu do znaczenia koni. Pogański znak miał więc prawdopodobnie podobną genezę jak stepowe tamgi. Po śmierci Witolda stosował go jego brat Zygmunt, zaś w kolejnych wiekach używać go zaczęli także Jagiellonowie. Warto także wspomnieć, że słupy Giedymina są symbolem współczesnych sił zbrojnych Republiki Litewskiej. Prywatne chorągwie Witolda mogły być uzbrojone nieco lepiej niż chorągwie terytorialne. Wiemy także, że od zawiązania Polsko-Litewskiej Unii Personalnej polscy płatnerze eksportowali swe wyroby do Wielkiego Księstwa. Niektórzy wojownicy mogli więc nosić napierśniki bądź też inne elementy płytowe zachodniego typu. Podobnie z hełmami mogły pojawiać się na przykład przyłbice. Ponadto najbogatsi wojownicy mogli wzorem wschodnim chronić swe wierzchowce pancerzem z lamelek. Kolejne chorągwie pochodziły z ruskich ziem Wielkiego Księstwa. Były to chorągwie Połocka, Druchicka, Mielnicka, Wołkowyska, Brzeska, Witebska, Kijowska, Pińska, Krzemieniecka i Starodubowska. Tereny te zamieszkane były przez prawosławnych Rusinów. Im dalej na południe i wschód, tym bardziej Litwini stanowili jedynie nieliczną warstwę rządzącą, która to zresztą bardzo szybko przejmowała lokalny język, wyznanie czy też modę.
Uzbrojenie tych chorągwi miało więc charakter ruski, łączący elementy słowiańskie, nordyckie, bizantyjskie i stepowe. Ochronę zapewniać mogła kolczuga, pancerz lamelkowy lub zbroja łącząca kolczugę z metalowymi płytkami. Tarcze mogły mieć kształt trójkątny lub okrągły. Występować mogły także pawęże jeździeckie. Co do hełmów, to dominowały wysokie szyszaki bądź też kapaliny. Uzbrojenie zaczepne stanowiły głównie sulice, rochatyny lub inne włócznie, mniejsze niż zachodnioeuropejskie kopie. Z racji silnych wpływów stepowych, zamiast mieczy coraz częściej używano szabel. Lżej uzbrojeni słudzy chronieni mogli być przez kaftany z przeszywanicy i razili wroga, strzelając do niego z łuku. Według Długosza wszystkie chorągwie poza chorągwiami Witolda miały mieć za symbol pogoń. W opinii większości historyków wydaje się to być jednak wielce nieprawdopodobne. W końcu zadaniem chorągwi była między innymi możliwość rozróżnienia ich na polu bitwy. Długosz mógł po prostu nie mieć informacji na ten temat. Poza tym ruskie ziemie miały bardzo długą tradycję własnych symboli i chorągwi, przedstawiających najczęściej religijne symbole lub prawosławnych świętych. Popularnymi symbolami były postaci świętej Marii, Jezusa, Archanioła Gabriela czy świętego Jerzego. Pokazane tu przeze mnie sztandary są czystą spekulacją, opartą jednak na innych sztandarach ruskich, pojawiających się w tym okresie w źródłach. Dwie prywatne chorągwie zostały wystawione przez brata Władysława Jagieły, Lingwena, i składały się z wojsk nowogrodzkich i pskowskich. Lingwen został bowiem obrany przez bojarów Nowogrodu Wielkiego na księcia, którym był w latach 1388-1392 oraz ponownie od roku 1407. Jego władza nad Północną Republiką była mocno ograniczona, jednak formalnie złożył z niej polskiemu królowi hołd. Książę stanął jednak osobiście na czele trzech kolejnych chorągwi ruskich, pochodzących z ziemi smoleńskiej. Na tle reszty wojsk litewskich chorągwie te mocno się w nadchodzącym starciu wyróżniły. Lingwen pomógł Witoldowi w zdobyciu zbuntowanego Smoleńska w 1404 roku, panował także w leżącym niedaleko Mścisławiu, stąd więc być może powierzono mu dowodzenie nad tymi siłami. Wreszcie siedem kolejnych chorągwi sformowanych było przez Tatarów. Choć w tym przypadku trudno powiedzieć, czy zorganizowani oni byli w taki sam sposób jak Litwini. Tatarzy zaczęli osiedlać się na Litwie z końcem XIV wieku, gdzie otrzymali schronienie, uchodząc z terytoriów Złotej Ordy. Stepowe państwo sukcesor Imperium Mongolskiego trapione było bowiem przez ciągłe wojny domowe. Przypomnijmy także, że w 1399 roku Witold wyruszył na step razem z Tochtamyszem, tatarskim pretendentem do tytułu Hana. Kampania ta zakończyła się fiaskiem w przegranej bitwie nad Worsklą, jednak tatarscy uchodźcy polityczni pozostali. Na ich czele stanął Dżalal ad-Din, syn Tochtamysza, który w zamian za wzięcie udziału w wyprawie na krzyżaków liczył na pomoc w przejęciu tronu Złotej Ordy. Wojownicy tatarscy byli mistrzami wojny stepowej, której podstawą była lekka jazda złożona głównie z konnych łuczników. Byli oni biegli w przeprowadzaniu błyskawicznych manewrów czy też taktyce pozorowanego odwrotu. Ciężej uzbrojeni wojownicy w pancerzach lamelkowych stanowili zapewne tylko niewielki procent. Długosz nie podał żadnych informacji na temat wyglądu ich sztandarów, jednak najpewniej zamiast nich Tatarzy ruszyli do boju z tak zwanymi buńczukami. W myśl stepowej tradycji na drzewcach zakończonych metalowym grotem lub kulą doczepiano końskie włosie pochodzące z ogona. Ponadto do drzewców mogły być także czasem doczepiane małe trójkątne proporce. W tym przypadku przedstawione są one w barwach kojarzonych z islamem, a więc bieli, czerni i w kolorze zielonym. Tatarzy przeszli na tą religię stosunkowo późno, bo zaledwie 100 lat wcześniej. Buńczuk został w kolejnych wiekach przejęty przez Wojsko Polskie, w którym cały niemal czas służyli Tatarzy, i w jednostkach o tradycji kawaleryjskiej jest używany do dziś. Współcześnie buńczuków używają także siły zbrojne Mongolii. Siły litewskie, choć mniej liczne, były bardzo znaczącym wzmocnieniem dla sił polskich, bez których przewaga nad wojskami zakonnymi mogłaby być niewystarczająca. Fakt sprawnego marszu z odległego terytorium Wielkiego Księstwa oraz przybycia pod Czerwińsk na czas sugeruje także wysoki poziom organizacji i dyscypliny. Przypomnijmy, że ostatnia próba litewskiej wyprawy do Prus na tak dużą skalę
miała miejsce w roku 1370. Olbrzymia armia dowodzona przez Kejstuta i Olgierda została wtedy sromotnie rozbita w bitwie pod Rudawą przez mniej licznych krzyżaków, ponosząc przy tym katastrofalne straty. Od czasu tej porażki Litwini nie próbowali nawet stawić czoła rycerzom zakonnym w otwartym polu. To jednak miało się niebawem zmienić.